szczycie performatywnym. Mamy tutaj cztery przykłady materiałów, które nie tylko trafiły do archiwum, czy też nie tyle trafiły do archiwum, jak zostały nam zasugerowane, że są godne i warte upowszechnienia w Polsce, bo dwie z tych pozycji wyszły, jedna po niemiecku, druga po angielsku. Jest to Michel Wick i jego książka, która leży tam gdzieś z Państwem, jest już, położyłam ją, taka pomarańczowa, Wspomnienia z Königsbergu, którą my przetłumaczyliśmy jako Miasto utracone. A także Hans-Jürgen Massakoi, który obecnie żyje w USA, mieszka w USA, jest liberiańskiego pochodzenia i swoje wspomnienia wydał po angielsku. W drugiej kolejności został przetłumaczony na niemiecki, mimo że wychował się i dorastał i mówił po niemiecku. I już przechodzę do meritum. To jest mapa przedwojennej Europy. Ta mapa nie jest z okresu II wojny, jest z okresu właśnie tego, od którego wychodzimy, czyli z okresu międzywojnia. I na tej mapie widzimy chcę Państwu pokazać, cztery miejscowości, z których są nasi mieszkańcy. Jest to tutaj w Ostpreußen, byłym Ostpreußen, obecnie należącym do Rosji, prawda, w okręgu kaliningradzkim, Königsberg, z którego jest Michel Wick, później Hamburg, gdzieś tutaj mam, z którego jest Hans-Jürgen Massakoi, tu gdzieś leży Grudziądz, w tym korytarzu takim, odzyskany przez Polskę w 1920 roku. I oczywiście Warszawa nad Wisłą, w której mieszkał Cerafiecki. Spójrzmy na pana Cerafieckiego Joachima. Miał 18 lat w dniu wybuchu II wojny światowej. Matka była z patriotycznej rodziny polskiej. Ojciec służył jeszcze podczas I wojny w wojsku niemieckim. Jego rodzina była od pokoleń w Grudziądzu i była raczej rodziną niemiecką niż polską, ale oboje jakby byli za polskością w pewien sposób. O czym za chwilę będziemy mieć czego przykład. To jest Grudziądz, który leży też nad Wisłą. Hans-Jürgen Massakoi żył i dorastał w Hamburgu, głównie u swojego dziadka, który go wychowywał, ponieważ jego ojciec w tym czasie studiował i kończył prawo, jak on się urodził, prawo w Wielkiej Brytanii. A jego dziadek, który był wcześniej z Liberii i tam był też królem przez krótki czas, ponieważ później koronę musiał oddać do innej części rodziny. Ale dostał tą zaszczytną stanowisko konsula w Hamburgu i reprezentował Liberię od 1920 roku, zdaje się, właśnie jako konsul. I tam poznali się jego rodzice i matka, pielęgniarka wówczas, zeszła w ciążę z ojcem Hansa Jorgena i mieszkała przez jakiś czas z dziadkiem, ale jakby powiedzmy, że zatrzymujemy się w wieku, kiedy Hans Jorgen ma 7-8 lat. Jak jego życie wyglądało, dowiedzą się Państwo za chwilę. Przenosimy się teraz do Warszawy. Mamy przed sobą targowisko, największe wówczas targowisko, obecnie przy ulicy Okopowej, wcześniej przy ulicy Warszawskiej, Karcelak. Przy tym targowisku niedaleko mieszkała rodzina Cerafieckiego i jego późniejsza małżonka Halina Goldberg, a także jej brat, który tutaj jest po lewej stronie, brat Edward. Zakochują się w sobie i pobierają się po wojnie. Tutaj mamy Michaela Wicka i Königsberg. Piękny staw, piękna wyspa na tym stawie, którą pięknie opisuje Michael Wick w swoich wspomnieniach. Tak. I Michael Wick jest w rodzinie niemiecko-żydowskiej, teraz ta w rodzinie niemiecko-żydowskiej, matka jest Żydówką, ojciec jest Niemcem, ale dokładnie o tym, kim się on czuje, też będzie mówił sam za chwilę. Jesteśmy w latach 30. teraz, XX wieku. Ulice tętnią życiem, znowu słynny plac niedaleko Kiercelaku, ulica Leszno i przy tej ulicy tak zwana knajpa, tak sama się ta miejscowość i ludzie określają to miejsce, a także wnętrze jednej z knajp warszawskich. Jak Państwo widzą, właśnie tętniło życiem, radio, słynne radio wówczas przenosiło informacje. Mamy znowu ulicę Warszawską, teraz już zamożniejszych ludzi nieopodal gimnazjum, do którego chodził Bernard Konrad Świerczyński, który tak wspomina swoje życie w tym gimnazjum. Miałem wielu kolegów i przyjaciół Żydów.
od najmłodszych lat byli towarzyszami moich podwórkowych zabaw i ganiatek w perga czy w złodziei. W przedwojennym gimnazjum imienia Stefana Żeromskiego prawie połowę uczniów stanowili Żydzi. Wszyscy w szkole łomotaliśmy się po zakutych pałach, tak samo wśród jednych i wśród drugich starzały się tumany lub marabuty, jak określał nauczyciel historii profesor Meisel tych, którzy przezimowali na drugi rok. Wśród jednych i drugich bywały kujone lub autentyczne talenty z języka polskiego, matematyki czy fizyki. Mimo że raczkujący polski faszyzm, inspirowany m.in. przez pseudopatriotyczne organizacje studenckie, starał się w niektórych szkołach lub na uniwersytetach wprowadzić podział wśród uczącej się młodzieży, u Żeromskiego każdy podziwiał Frydlanda, bo był najlepszy w łacinie, Gutkesztalta i Świerczyńskiego za to, że byli najlepsi w matematyce. A że są w klasie tacy i tacy, uprzytomniały nam dopiero lekcje religii. Rzymskokatolicy szli na swoją, a ci wyznania mojżeszowego na swoją religię. Podział ten jednak, jako że gimnazjum i liceum imienia Stefana Żeromskiego było szkołą postępową, nie zawsze różnił. Tak się składało, że ksiądz, który wykładał historię kościoła katolickiego i rabin od wyznania mojżeszowego, zwykli prowadzić swe nauki zamkniętymi oczyma. Idealna okazja do robienia kawałów. Pamiętam, kiedy zmówiliśmy się i rzymskokatolicy poszli na lekcje prowadzone przez rabina, a Żydzi uszczęśliwili swą obecnością księdza. Żaden z wykładowców się nie skapował. Dopiero dyrektor Wojeński przyłapał całe towarzystwo i każdemu, Żyd czy nie Żyd, dał podwójce ze sprawowania. Okupacja potargała lub zerwała nasze przyjaźnie. Wielu szkolnych kolegów zostało zamkniętych w warszawskim getcie. Przenosimy się do Königsbergu. I tutaj żyje i dorasta Michael Wieck, w którego świecie paradoksy coraz bardziej przybierają na sile. Jego rodzinę, jak już wspomniałam, niemiecko-żydowską, ta sytuacja dotknęła bardzo. Tekst drugi. Wieck. Miasto utracone. Halbbruder Peter, Sohn aus Vaters erster Ehe, wurde ein erfolgreicher, vom Nationalsozialismus überzeugter Wehrmachtsoffizier. Der Auszug, die Welt zu beherrschen, während ich dem Bestreben der Nazis, mich auszumerzen, nur knapp entkam. Für mich spielfreudigen und lebensfrohen Junge wurde es dann ein paradoxer Zustand. Einerseits mit bewunderten Persönlichkeiten verwandt zu sein, andererseits zu den offiziell Verfremden zu gehören. Die Tochter des Bruders meines Vaters war als gefeierte Filmschauspielerin der 30er Jahre mehrfach die Tischdame Hitlers, während wenig später Tante Fanny in Auschwitz oder Riga, Tante Rebecca in Theresienstadt umkam und Mutters Cousine, Lotte Beth, sich das Leben nahm, als sie deportiert werden sollte. Kurz bevor ich im Juli 1928 geboren wurde, traf Mutter den Königsberger Rabbiner Levin. Ihn fragte sie nach der Religionszugehörigkeit ihrer Kinder. Jedes von einer jüdischen Mutter geborene Kind ist jüdisch, war seine Antwort. So wurden meine 1925 geborene Schwester und ich bei der jüdischen Gemeinde angemeldet und jüdisch erzogen. Aus diesem Grund bezeichneten uns die Nazis später als Geltungsjuden. Wir wurden allen für Juden ersonnenen Gesetzen unterstellt und mussten später mit dem gelben Judenstern gekennzeichnet herumlaufen. Das blieb christlich erzogenen Mischlingen erspart. Und vielleicht deshalb wurden sie zynisch privilegierte Mischlinge genannt. Przenosimy się teraz do Grudziądza. Zdjęcie jest tylko symboliczne, jak jego rodzina przyjeżdża z Niemiec i opowiada o tym, co się tam dzieje. Posłuchajmy, co się tam dzieje i co o czym słyszą cyraficcy. W rozgłośniach niemieckich coraz częściej wysłuchiwaliśmy wrzaskliwych przemówień Hitlera, domagającego się przestrzeni życiowej dla Niemców. Nasi krewni, którzy przyjeżdżali z Gdańska i Niemiec, mówili, że Niemcy zwariowali. Kiedy przez radio nadawane jest przemówienie Hitlera, w kawiarniach i restauracjach zapada cisza. Potem, kiedy w radiu rozlega się ryk aprobaty, siedzący w lokalach wstają, podnoszą prawą rękę i krzyczą Heil Hitler. Ciotka, mieszkająca w Essen, opowiadała, że ludzie na masówkach z udziałem Hitlera, Goebbelsa, Hessa, a nawet podrzędniejszych bonzów, klaszczą, wyją i płaczą w zależności od treści przemówień. Nie mogliśmy w to uwierzyć. Tak jak mówiłam, zdjęcie jest tylko symboliczne. Takie same zdjęcia dokumentują zachowania dorosłych. Co jest potrzebne, żeby tak pobudzić emocje?
są potrzebne trzy podstawowe rzeczy, które są oczywiste dla wszystkich populistów. Ponieważ jest to wspólnota i poczucie dumy z bycia częścią wspólnoty. Po drugie jest to cel, wspólny kierunek działania. Po trzecie jest to wróg. Uczuciami wspólnoty można pokierować, jeżeli się je rozumie. Przynależność do wspólnoty, tak jak na tym zdjęciu wspólnoty uczniów, jest dla młodych ludzi szczególnie ważna. O wykluczeniu z tej wspólnoty, to wykluczenie z tej wspólnoty decyduje często o życiu młodych ludzi. A jak dotknęło to wykluczenie Heinz-Jürgena Massakoja? Zaraz posłuchamy. Neger, neger. Die Kettner Kampfschule mit dem Erznazi Wrede an der Spitze widmete sich energisch der Indoktrinierung ihrer Schüler und der Rekrutierung vom Nachwuchs für das Jungvolk, der HJ-Abteilung, der 10- bis 14-Jährigen, die sogenannten Pimpfe. Es verging kaum ein Tag, an dem wir nicht daran erinnert wurden, dass das Leben außerhalb der Bewegung für den deutschen Jungen im Grunde nicht lebenswert sei. Wrede verfolgte sein Ziel wie üblich, mit gnadenlosem Fanatismus, und ließ sich immer wieder neue Strategien einfallen. Eines Tages gab er bekannt, dass die Klasse, die als erste geschlossen dem Jungvolk beitrete, mit einem schulfreien Tag belohnt würde. Unser neuer Klassenlehrer, Herr Schürmann, entwickelte den Ehrgeiz, diese Lorbeeren für unsere Klasse und natürlich auch für sich zu ernten. Er wurde zu einem besessenen Erber und versuchte, uns ununterbrochen zu dem Beitritt ins Jungvolk zu bewegen. Kernstücke seiner Rekrutierungsbemühungen war eine große Grafik, die er mit weißer Kreide auf die Tafel gemalt hatte. Ein Rechteck, das in ebenso viele Quadrate unterteilt war, wie es Jungen in unserer Klasse gab. Jeden Morgen erkundigte sich Herr Schürmann als erstes, wer der HJ beigetreten war, und trug dann die entsprechenden Namen in die Grafik ein. Nach und nach gab es mehr Quadrate mit Namen als ohne. Ich verfolgte seine Bemühungen relativ desinteressiert, da einige meiner Klassenkameraden und Freunde klipp und klar geäußert haben, dass sie die HJ langweilig fanden und ihr niemals beitreten würden, ganz gleich, wie sich Herr Friede oder Schürmann ins Zeug legen. Mir war das lieb, da auch ich nicht vorhatte, ins Jungvolk zu gehen. Doch allmählich gab einer nach dem anderen Schürmanns unerbittlichen Drängen nach und trat in die Hitlerjugend ein. Eines Morgens nahm Herr Schürmann sich die letzten Züge zur Brust und wollte wissen, warum sie nicht genug Liebe für Führer und Vaterland empfanden. Einige erklärten, dass sie nichts gegen Führer und Vaterland hätten, dass sie aber die Aktivitäten des Jungvolks, Zelten, Marschieren, Fanfarenblasen und auf altertümliche Trommeln herumhauen, ziemlich langweilig fänden. Andere gaben an, dass ihre Eltern ihnen noch nicht erlaubt hätten, beizutreten. Woraufhin Herr Schürmann sagte, ihre Eltern sollten zu einem persönlichen Gespräch mit ihm in die Schule kommen. Als ich an der Reihe kam, öffnete ich den Mund, um etwas zu sagen. Doch Herr Schürmann schnitt mir das Wort ab. Schon gut. Du bist ja sowieso vom Jungvolk ausgeschlossen. Ich war wie vom Donner gerührt. Ausgeschlossen? Wieso? Ich hatte ihm sagen wollen, dass ich mich noch nicht endgültig entschlossen habe. Und jetzt erfuhr ich, dass ich selbst, wenn ich wollte, nicht beitreten durfte? Herr Schürmann bemerkte meine Verwirrung und sagte mir, ich soll in der Pause zu ihm kommen. Bis zum Pausenklingeln war ich in einer Art Schockzustand und außerstande, dem Unterricht zu folgen. Ich fühlte mich von meinen Freunden im Stich gelassen. Und die Vorstellung, irgendwann der Einzige in der Klasse zu sein, der nicht im Jungvolk war, jagte mir Angst ein. Mit meinen 10 Jahren konnte ich es nicht ertragen, als Ausgestoßener behandelt zu werden. Schürmann forderte mich auf, neben seinem Pult den Platz einzunehmen. Ich dachte, du wüsstest, dass du nicht ins Jungvolk darfst, weil du nicht Arier bist, fing er an. Du weißt doch, dass dein Vater Afrikaner ist und dass Afrikaner und andere nicht-europäische Menschen als Nicht-Arier gelten. Nicht-Ariern ist es untersagt, der Hitlerjugend beizutreten. Aber ich bin doch Deutscher, schluchzte ich unter Tränen. Meine Mutter sagt, dass ich Deutscher bin, so wie alle anderen. Du bist ein deutscher Junge, räumte Herr Schürmann mitfühlend ein. Aber leider nicht wie alle anderen. Es tut mir leid, mein Junge. Ich wünschte, ich könnte dir helfen, aber das geht leider nicht. Die Gesetze sind nun mal so. Als meine Mutter abends nach Hause kam, erzählte ich nicht, was in der Schule passiert war. Stattdessen bat ich sie, mit mir zum nächsten HJ-Heim zu gehen, das ganz in der Nähe lag, damit ich eintreten könnte.
Meine Entscheidung kam für sie völlig überraschend. Aber als sie versuchte, mir die Sache auszureden und sogar andeutete, dass ich vielleicht nicht aufgenommen würde, überkam mich schiere Verzweiflung. Ich konnte unmöglich der Einzige in meiner Klasse sein, der nicht HJ-Mitglied wurde. Bitte, geh mit mir dahin, flehte ich. Vielleicht machen sie eine Ausnahme. Wider besseren Wissens gab meine Mutter schließlich nach. Als wir das HJ-Heim erreichten, herrschte dort emsiges Treiben und paramilitärische Kommandos ertöten aus allen Ecken. Durch eine offene Tür sah ich eine Gruppe von Jungen in meinem Alter an einem langen Tisch sitzend. Anscheinend lauschten sie dem Vortrag eines Truppenführers. Sie hatten schicke Uniformen an, schwarze, kurze Hosen, schwarze Jacken über Khaki-Hemd und schwarzes Halstuch. Und die meisten von ihnen trugen, ich neidvoll registrierte, den kleinen schwarzen Dolch mit dem rautenförmigen Hakenkreuz-Emblem der HJ. Seit ich ihn das erste Mal in einem Schaufenster gesehen hatte, wünschte ich mir, insgeheim auch so einen zu besitzen. Selbst die Wörter Blut und Ehre, die in den glänzenden Klingeln eingraviert waren, rührten mich irgendwie an, obwohl ich ihre Bedeutung gar nicht begriff. Ich wünschte mir diesen Dolch so sehr, dass ich schon fast meinte, ihn in der Hand zu spüren. Meine Mutter fragte einen Pimpf, welcher die Leitung innehabe, worauf der Junge die Hacken zusammenschlug und auf eine Tür mit dem Schild Heimführer deutete. Auf unser Klopfen forderte uns eine durchdringende Männerstimme einzutreten. Heil Hitler! Was kann ich für Sie tun? Fragte der gut aussehende Mann hinter dem Schreibtisch. Er trug eine Uniform eines HJ-Führers und war etwa 20 Jahre alt. Meine Mutter erwiderte den Gruß und fragte dann, sind wir hier richtig, um die Mitgliedschaft zu beantragen? Der junge Mann sah sie unglaublich an. Mitgliedschaft? Für wen? Für ihn? Wollte er wissen und starrte mich an, als wäre ich ein Ekliger geworden. Ja, für meinen Sohn, erwiderte meine Mutter ungerührt. Der Nazi fuhr zurück. Ich muss Sie bitten, sofort zu gehen, sagte er. Falls Sie es noch nicht gemerkt haben, weise ich Sie jetzt darauf hin, dass es für Ihren Sohn hier keinen Platz gibt. Weder in unserer Organisation, noch in dem Deutschland, das wir gerade aufbauen. Heil Hitler! Mit diesen Worten erhob er sich und hielt uns die Tür auf. Einen Moment glaubte ich, meine Mutter würde ihn ohrfeigen. Sie zitterte und sah ihn mit einer Wut an, wie ich sie noch nie bei ihr erlebt habe. Aber sie gewann ihre Fassung zurück, nahm meine Hand und sagte ruhig, komm, wir gehen. Auf dem Nachhauseweg sprachen wir kein Wort. Und erst als wir in unserer Wohnung waren, drückte sie mich an sich und weinte. Es tut mir so leid, es tut mir so leid. Für alles, was sie hervorbrachte. Meine Mutter so zu sehen, war mehr, als ich ertragen konnte. Bitte, Mutti, hör auf zu weinen, flehte ich. Es war ein seltener Augenblick, denn normalerweise bemühten sich jeder von uns, seinen Schmerz mit sich selbst auszumachen. Schließlich waren wir ja Deutsche. Jest wróg, czyli ktoś, kto jest poza wspólnotą, obcy wobec wspólnoty i absolutnie niezgodny z przyjętymi wzorcami, normami i celami. Nienawiść i pogarda wobec Żydów rozszerzają się coraz bardziej. Jesteśmy mniej więcej w połowie lat 30. I to nie tylko w Niemczech. W drugiej połowie lat 30. Bernard Konrad Świerczyński, mieszkający w Warszawie, przenosimy się teraz do Warszawy, zapamiętał taką scenę. Stefan zobaczył kiedyś, jak przy stoisku z rybami młodzian przewrócił Żydówce stragan i rozbawiony obserwował kobietę mozolnie zbierającą jeszcze żywy towar z powrotem do Bali. Co to za szczeniak? Spytał Stefan stojącego w pobliżu tragarza. Na bani czy co? Popatrz, rzekł tamten. W klapie ma mieczyk Chrobrego. To ci z falangi. Przylaz z kolesiami, ale udają, że się nie znają. Obserwujemy ich już od ładnych paru minut. O zobacz, tam przy pomidorach. Wszyscy Żydzi to oszuści, dar się jakiś inny typ. Towar dają oszukany, a ceny biorą jak u Pakulskich. Czemu im kota nie popędzicie? Stefan, nie rozśmieszaj mnie. Widzisz, rozdają jakieś hitlerowskie ulotki. A jak my się wtrącimy, to oni tylko na to czekają i będzie wielka chryja. Na pewno jest z nimi fotograf i jacyś pismacy z endeckiego ABC, z małego dziennika czy warszawskiego dziennika narodowego. Tylko czekają, aby napisać, jak to Żydzi biją Polaków. Dla Stefana sprawa nie była taka prosta. Polacy mają pretensje do Żydów, ale prawdę mówiąc, dlaczego on miałby trzymać stronę Żydów? Tylko, że jaka to znów sprawa polska, kiedy Żydówce przewraca się stragan z rybami?
a pozostali Żydzi w milczeniu muszą przyglądać się jawnej grandzie. Polska dla Polaków. Jak narodowo-socjalistyczne Niemcy pozbędziemy się Żydów i stworzymy silną narodową Polskę. Wykrzykiwał stojąc na odwróconej metalowej bali po rozrzuconych rybach młodzieniec w korporackim deklu. Na najbliższych straganach Żydzi pospiesznie pakowali towar. Jakieś typy w krótkich kurtkach i zawiadjackich czapkach prowokacyjnie przechadzały się wśród żydowskich handlarzy, ostentacyjnie roztracając przechodniów. Mimo zgiełku i krzyków protestujących, policjanci nagle znaleźli sobie jakieś inne pilne zadania na zewnątrz hali. Stefan patrzył z zainteresowaniem. Jak to? Kupą z kastetami w rękach, korzystając z milczącej pomocy policji? Pewni, że nikt nie odpowie siłą na siłę i to ma być ta polska sprawa? Jakieś małe Hitlerki pod żelazną bramą? Starał się zrozumieć sprawę. Wzrokiem szukał Chaima. Uważaj, stary, idzie o to, aby w pobliżu nikt z waszych się nie pętał. Ja którego pomacam, a będzie na was. Kątem oka dostrzegł, że jakiś typ z mieczykiem w klapie podchodzi do straganu z jabłkami. No zaraz będą fruwać owoce, pomyślał. Przyspieszył kroku i podszedł do przerażonej właścicielki straganu. Poproszę 0,5 kilo złotej renety. Typ z mieczykiem zatrzymał się. Czekał, aż sprzedawczyni skończy załatwiać Stefana. Ta trzęsącymi się rękoma wrzucała jabłka na wagę. I jeszcze ćwierć papierówek. Oj, ale skąd ja panu wezmę o tej porze papierówki? Z zakłopotaniem odpowiedziała kupcowa. Faktycznie, przecież to nie Maj. Chciałem powiedzieć Jonatany. No widzi pan, jak to jest z tymi Żydami. Towar przed Polakami ukrywają, ale dla swoich papierówki na pewno się znajdą. Wtrącił się facet z mieczykiem. Czekaj pan, razem poszukamy. To powiedziawszy, chwycił za stragan i usiłował go przewrócić, niby szukając ukrytych papierówek. Pan szanowny łaskawie nie zauważa, że jeszcze nie kupiłem Jonatanów i bardzo nieuprzejmie wpieprza się pan w moją sprawę. Jak najbardziej spokojnie odpowiedział Stefan. Zaskoczeni inni kupujący zaczęli zbijać się w grupy, z początku cicho, a potem coraz głośniej komentując wyczyny panów z falangi. Panie szanowny, rozumiesz pan coś z tego? Popatrz pan, co tamten wykrzykuje. ONR walczy, ONR czuwa, ONR nową Polskę wykuwa. Walcząc z Żydami budujemy silną Polskę. Niech ja skonam, powiedział Stefan. Obok Grunwaldu, Kirchholmu, obok obrony Częstochowy, jeszcze dopiszcie sobie do naszej historii Wiktorię pod Halą Mirowską. Nawet gdybym 0,5 litra likieru na kościach wypił, to bym takiej głupoty nie chrzanił. Jacyś robociarze, ekspedienci z pobliskich sklepów, polscy tragarze wykazywali coraz większe zainteresowanie tym, co się dzieje. Pogoda w sam raz, zdecydował Stefan. Tylko, że jak ich uszkodzę w samym środku żydowskich straganów, to i tak w gazecie będzie, że Żydzi biją Polaków. Panie szanowny Wolnego, zwrócił się do usiłującego przewrócić stragan z jabłkami falangisty. Taka przewalanka to dobre dla szczeniaka, co udaje urkę burkę, ale pan, człowiek uczony, zwołaj pan koleżków, pójdziemy na stronę, naradzimy się i jak uderzę w hurt, dopiero robota poleci. Co tam jeden stragan? Właściciel mieczyka mrugnął na wspólników i cała paczka krokiem zwycięzców wolno skierowała się do wyjścia. Więcej was matka nie miała, spytał wreszcie spokojnie i przyjaźnie Stefan. No to dajcie teraz te odznaki chrobrego, bo ani na polskiego króla, ani na Grunwald w takiej frajerskiej robocie nie wolno wam się powoływać, ale już. Ostatnie dwa słowa Stefan wymówił o wiele głośniej. Jego ogromna sylwetka groźnie górowała nad grupą nadwiślańskich Hitlerków. Podszedł do najbliższego i oderwał mu znaczek wraz z klapą marynarki. Inni tragarze czynili to bardziej delikatnie, ale chyba z równą zaciętością. Milcząc patrzyli w twarz raczkującemu polskiemu faszyzmowi. To, co nabrzmiewało przez lata, wybuchło. 1 września 1939 roku wojska niemieckie najechały na Polskę. Przenosimy się znowu do Grudziądza, gdzie Joachim Serafiński już tylko nie tylko słyszy o tym, co się dzieje w Niemczech, ale widzi, jak cały świat szykuje się do tej wojny. 10 września miałem obchodzić 18 urodziny. Marzyłem o ukończeniu drugiej klasy licealnej i zdaniu matury z dobrym wynikiem, a potem o studiach medycznych, względnie prawniczych. Widząc jednak, co dzieje się na arenie międzynarodowej, wiedziałem, że Niemcy rozpętają wojnę. Ojciec natomiast stwierdził, że absolutnie do takiej sytuacji nie dojdzie. Wierzył w naszych sojuszników. W kraju odbywały się uroczystości związane z przekazywaniem wojsku broni zakupywanej z funduszy uzbieranych przez obywateli.
W miastach z nakazu władz ze względu na obronę przeciwgazową likwidowano szczelne ogrodzenia ogrodów, fabryk, domów i cmentarzy. W pobliżu granic tworzono umocnienia. Dochodziły też informacje o zakładaniu obozów koncentracyjnych, w których więzi się Żydów i przeciwników politycznych Hitlera. Od marca prowadzono ograniczoną tajną mobilizację. Moje siostry zostały skierowane do Poczty Grudziąckiej, gdzie obsługiwały urządzenia telekomunikacyjne. 25 sierpnia została ogłoszona częściowa mobilizacja. 30 sierpnia mobilizacja powszechna. Napaść na Polskę była już postanowiona. Tymczasem ludność cywilna w ogrodach i parkach kopała rowy, mające służyć jako schrony przed bombardowaniem. Przygotowywano piwnice, zasłaniając okienka workami z piaskiem. Robiono też zapasy żywności. W ostatnich dniach sierpnia Grudziądz wyglądał dziwacznie z przerzedzonymi płotami i szybami oklejonymi paskami z papieru. Jednak paniki nie było, chociaż rodziny wojskowych i wyższych urzędników masowo ewakuowano pociągami na wschód. Sporządzono też listy Niemców, którzy na wypadek wojny mieli być internowani. Ojciec poświadczył lojalność niektórych z nich wobec państwa, ratując ich w ten sposób przed zatrzymaniem. W radiu rozbrzmiewała pieśń na cześć marszałka Rydza Śmigłego. Nadawano pouczenia, jak zachować się podczas ataku lotniczego. Zalecano przyszywanie małym dzieciom łatek z wypisanymi danymi i adresem opiekunów. W większych miejscowościach powoływane były służby obrony przeciwlotniczej. Jedno były pewne. Niemcy lada chwila uderzą. Co wojna zrobiła z naszymi bohaterami? Grudziądzu Joachimowi Corafickiemu, który w 1939 roku ma 18 lat, wydaje się, że nic strasznego się nie stanie. Rodzina pracuje dla okupanta niemieckiego, ale jeszcze nikt nie ginie. Natomiast przychodzi rok 42. Na wschodnim froncie Niemcy potrzebują coraz więcej żołnierzy. Umożliwia to Deutsche Volksliste. Joachim i jego rodzina zostali zakwalifikowani jako Niemcy trzeciej kategorii. Dostają kartki żywieniowe, ale obejmuje ich też obowiązek służby w wojsku niemieckim. I Joachim zostaje wcielony do wojska niemieckiego. Jednak zanim to następuje, ojciec Joachima próbuje uratować sytuację i kontaktuje się z polskim podziemiem. Pyta o radę, co robić. Dyrektywa podziemia brzmi tak. Polacy mają przeżyć. Co oznacza dla rodziny Joachima, że albo mają udawać, albo iść na rękę okupantowi. Po to, aby po wojnie Polska mogła się odrodzić. Po tej konsultacji Joachim idzie do Wehrmachtu. Jest na froncie wschodnim, trafia na Krym i dalej na wschód. Jego droga wojenna jest trudna, jest pełna ryzykownych sytuacji. Tak wspomina jeden z momentów swojej wędrówki wojennej na terenie Ukrainy. Jedzenie przywożono nam o zmroku. Z upływem czasu było coraz smaczniejsze i obfitsze. Często mieliśmy szansę na repetę. Wynikało to z tego, że zaopatrzeniowcy składali zamówienia według stanu z kilku poprzednich dni, tymczasem z różnych powodów żołnierzy ubywało. Mówiąc cynicznie, najlepiej było po ciężkich walkach. Tuż przed zapadnięciem zmroku okazało się, że nasz najmłodszy radiotelegrafista leży na przedpolu wzywając pomocy. Zabraliśmy kilkumetrowy zwój kabla i pobiegliśmy co sił do linii obronnej. Kiedy dotarliśmy na miejsce, zobaczyliśmy naszego towarzysza leżącego na noszach. Już nie żył. Żołnierze, którzy wynieśli go z przedpola, powiedzieli nam, że musieli czekać do zapadnięcia zmroku. Miałem pretensję, że mnie nie zawiadomili, bo wyciągnęlibyśmy go. Nasz kolega, zanim umarł, wzywał kilkakrotnie swoją matkę. Parę dni wcześniej, rozmawiając ze mną, wspominał dom i matkę. Pochowano go, podobnie jak czterech innych żołnierzy, pod ścianą kościoła katolickiego, który po zajęciu za Turców był nieczynny. Pierwszy raz od dłuższego czasu modliłem się. W tym samym czasie w Königsbergu ginie społeczność żydowska, której koniec Michelwig tak opisuje. Czyli mamy rok 42 i zaczynają się eksterminacje Żydów w Königsbergu. Der Untergang der jüdischen Gemeinde und danach einer ganzen Stadt wird letztlich ein Vorgang bleiben, den man nur schwer beschreiben kann. Viele Geschehnisse gleichen bösen Geistern, die man einmal beschworen, so schnell nicht wieder los wird. Das gilt auch für die Erinnerung daran, wie sich ein 13-jähriger Junge fühlt, den man unter Androhung der Todesstrafe zwingt, einen Judenstern zu tragen. Ein Keinsmal. Das ihn aus der Gemeinschaft der Mitmenschen aussondert und zum Freiwild macht. Ich entging gerade noch der Endlösung, um dann nach der Eroberung Königsbergs durch die Rote Armee in Stalins Hände zu fallen.
In dreijähriger russischer Gefangenschaft teilte ich die Not und Entbehrungen, die die verbliebenen Königsberger Bevölkerung um 80% dezimierten. Fast völlig auslöschten. Es ist leider wahr. Erst ließ Hitler die Juden, dann Stalin die Ostpreußen vernichten. Auch wenn die Motivationen völlig unterschiedliche waren. Hans Jürgen dorasta w Hamburgu, mieście, które podczas wojny doznało wielkich szkód. Pierwsze bombardowania przez aliantów w 1943 roku. Piętno tego, że nie przystaje do otoczenia, cały czas nad nim wisi. Jak w 1943 wspomina ten rok Hans Jürgen, jak nie przystaje do otoczenia. Neger. Einer nach dem anderen verschwanden meine alten Spielkameraden aus der Nachbarschaft. Die meisten waren zum Herrn eingezogen worden. Und einige hatten sich, nicht etwa aus Liebe zu Hitler oder ihrem Vaterland, freiwillig gemeldet. Karl-Heinz Bülow, der erklärte Antinazi, war allein deshalb zur Marine gegangen, weil er sich so bessere Chancen ausrechnete, an eine Frau zu kommen. Getreu seiner Überzeugung, dass Frauen nun mal eine Schwäche für Männer in Uniform, erst recht in Marineuniform hätten. Wie ich aus einem zensierten Brief von ihm erfuhr, war er auf einem U-Boot im Atlantik stationiert. Er hatte bereits an etlichen Gefechten teilgenommen, wie auch meine anderen Freunde, Eugen Braun, die Brüder Hans und Karl Morell und Fifi Petters. Jack Spederski, ein erklärter Kommunist, ging zum Heer, um dem eintönigen Leben als ungelernter Arbeiter zu entkommen und wurde zur gefeierten Panzerdivision Großdeutschland nach Russland geschickt. Nur Wolfgang Neumann, mein ehemaliger Leibwächter in der Schule, hatte sich freiwillig zur Waffen-SS gemeldet. Er brachte es zweimal in die Lokalzeitung. Einmal, nachdem er einen Orden wegen Tapferkeit vor dem Feind erhalten hatte, und dann erneut, als sein Name als einer der ersten in den immer länger werdenden gefallenen Listen auftauchte. Trotz der steigenden Anzahl getöteter deutscher Soldaten an den verschiedenen Kriegsschauplätzen konnte ich es kaum erwarten, selbst in den Krieg zu ziehen. Wenn auch nur, um zu beweisen, dass ich so gut war wie alle anderen. Ich fürchtete aber, als Nicht-Arier mal wieder abgelehnt zu werden und wagte es deshalb nicht, mich freiwillig zu melden. Umso größer waren meine Freude, als ich eines Tages meinen Musterungsbescheid für den 6-monatigen Arbeitsdienst erhielt, den jeder 17-Jährige ableisten musste, bevor er in die Wehrmacht und damit in den Krieg durfte. Wenn man für mich keine Verwendung hätte, so schloss ich hoffentlich hoffnungsvoll, würde man mich wohl kaum zur Musterung bestellen. Gab es für mich eine bessere Möglichkeit, meine Vaterlandstreue zu beweisen und die rassischen Unterschiede zwischen mir und meinen engsten Freunden für immer aus der Welt zu schaffen, als die Uniform eines deutschen Soldaten zu tragen? Am Morgen der Musterung wurde ich mit mehreren hundert jungen Männern des 26er-Jahrgangs, darunter etliche langhaarige und adrette Swingboys, in die große Turnhalle einer Schule in der Innenstadt getrieben. Ringsum, an den Wänden, standen Tische und dahinter saßen Offiziere der Wehrmacht und des Arbeitsdienstes in ihrer jeweiligen Uniform, über denen einige einen weißen Arztgürtel trugen. Die dröhnenden Stimmen eines Offiziers befahlen uns, unsere Gespräche einzustellen, woraufhin schlagartig Ruhe eintrat. Nachdem die Stimme uns als einen jämmerlichen Haufen tituliert hatte, dem dringend Zucht und Ordnung beigebracht werden musste, kam die Anweisung, dass wir uns nackt ausziehen und unsere Kleidung säuberlich auf den Boden legen sollen. Dann mussten wir in einer Reihe von Tisch zu Tisch gehen, wo wir von Kopf bis Fuß untersucht und die Ergebnisse in Formularen eingetragen wurden. Den Kommentaren, die ich an den einzelnen Untersuchungen mitbekam, konnte ich entnehmen, dass ich mich bester Gesundheit erfreute, dass meine Sehkraft, mein Gehör und meine Zähne überdurchschnittlich gut waren, dass ich aber einige Pfund Untergewicht hatte, was wohl auch auf die strenge Lebensmittelrationalisierung zurückzuführen war. Wirklich schade, dass wir dich nicht einziehen können, sagte ein mitfühlender Arbeitsdienstoffizier zu mir. Ein paar Monate bei uns mit guter Verpflegung und regelmäßiger Arbeit an der frischen Luft und du hättest wieder einiges mehr auf den Rippen. So gut es der Offizier auch meinte, er riss mich mit seinen Worten wieder je in die Nazi-Realität zurück und zerstörte meine Hoffnung, dieses verfluchte rassische Stigma je loszuwerden. Wenn man mich nicht für gut genug hielt, im Arbeitsdienst Löcher zu buddeln und Autobahnen zu bahnen,
dann hielt man mich auch bestimmt nicht gut genug für das Heer, ein Gewehr abzufeuern. Mein Verdacht bestätigte sich, als mir ein Offizier am letzten Tisch meinen Wehrpass mit dem Vermerk NZV, also nicht zu verwenden, aushändigte. Z najbardziej dramatyczną sytuacją musieli się mierzyć nasi bohaterowie w Warszawie, która była na terenie generalnego gubernatorstwa. Miało ono specyficzne prawo i warunki inne niż na terenach wcielonych do Rzeszy. Bernard w 1942 roku ma 20 lat, podobnie Halina. Zakochali się sobie przed wojną, znały się ich rodziny. Halina była Żydówką. Po wybuchu wojny, kiedy powstało w Warszawie getto, ona znalazła się po jednej stronie muru, on po drugiej. Getto oznaczało plan totalnej eksterminacji narodu żydowskiego. W getcie od pierwszych dni panował głód. Konrad chciał tylko, aby Halina po prostu przetrwała. Dwa razy w tygodniu próbował przekradać się przez mury getta, aby przynosić Halinie coś do jedzenia. W swojej książce opowiada precyzyjnie, jak to robił. Działał sam. Jego celem było tylko, aby nie umarli tam jego przyjaciele, rodzina Haliny i sama Halina. W 1942 roku udało mu się namówić Halinę, żeby wymknęła się z getta. Dla niej było to bardzo ryzykowne. Wiedziała, że zostawia w getcie swoją całą rodzinę, której nie jest w stanie pomóc. Udało się. Wyszła z getta. Dwa dni potem cała jej rodzina, rodzice, dziadkowie, przestała żyć. Tutaj widzimy zdjęcie z archiwum Ringelbluma. Są to szmuglerzy w akcji, tak zostało zatytułowane. Ci ludzie wiedzieli, że te wydarzenia trzeba dokumentować. Dzięki temu mamy to tylko nie tylko we wspomnieniach, ale także na zdjęciach. Dla Michaela Wicka utrata wolności nie skończyła się w 1945 roku. Zawsze jednak cieszył się z tego i tak pisze to we swoich wspomnieniach, że nie utracił życia. Jak wspomina ostatnie lata, dowiemy się za chwilę. Endlich. Endlich beginnen wir erste Ausreisetransporte für die deutschen Zivilisten. Damit vermehrt sich bei allen noch am Leben gebliebenen die Hoffnung. Man muss Anträge stellen und wie bei einem Lotteriespiel bekommt man dann irgendwann einen Ausreisepropusk, das russische Visum. Nach welchen Gesichtspunkten die Genehmigungen erteilt werden, ist völlig unerfindlich. Es war 1948 und die vergangenen drei Jahre russischer Besatzungsherrschaft lasteten wie eine böse Ewigkeit auf uns. Auf den Ausreiseantrag hatten wir bisher keine Antwort bekommen und wurden wieder nervös und mutlos. Immer mehr Deutsche konnten ausreisen, doch wir bekamen keinen Bescheid. Zuzusehen, wie nun schon seit über einem halben Jahr Deutsche in die Freiheit durften und selber nicht dazu zu gehören, war wiederum eine bittere Geduldsprobe. Mit dem Schicksal zu hadern, hatte ich mir abgewöhnt. Am Leben geblieben zu sein, war ja das Wichtigste. Mutter bekam den Rat der Zuteilung eines Propusks, durch Bestechung etwas nachzuhelfen. So zog sie auf die Behörde, von der es hieß, dass sie die Ausreiseanträge bearbeitete, nahm alles Geld mit, das wir aufbringen konnten, gab es dem Beamten und sagte, dass er die gleiche Summe noch einmal bekäme, wenn er uns die Ausreisepropusks beschaffen würde. Wir mussten abwarten, uns bemühen, noch einmal eine solche Summe zu erarbeiten. Wir sollten uns einen Verpflegungsvorrat für 7 Tage beschaffen und an einem bestimmten Tag mit tragbarem Gepäck in der Nähe des Hauptbahnhofs einfinden. Ich fühlte mich wie in einem Rauschzustand und wollte nicht glauben, dass endlich das Ende der nunmehr 15 Jahre ständig eskalierenden Unfreiheit, Verfolgung, Diskriminierung, Not und Lebensgefährdung gekommen sein sollte. 19 Jahre alt war ich inzwischen geworden und alle Sehnsucht nach Ausbildung war bisher Wunschtraum geblieben. Sollte ich doch noch Gelegenheit haben, alles Versäumte nachzuholen? Wie wunderbar wäre das. Auch Vater und Mutter wandelten wie auf Wolken. Und es fiel uns schwer, immer noch weiter Desserts zu backen und zu verkaufen, wenn wir in unseren Gedanken schon in Deutschland waren. Einem Deutschland, von dem wir uns natürlich keine richtige Vorstellung machen konnten. Dass wir mit so viel guten Erwartung herbeisehnten und von dem wir annahmen, dass es nach solch einem tiefen Fall tolerant und weise geworden sein müsste, dass es Rassenwahn und Großmannssucht für alle Zukunft abgeschworen haben würde. Quälend lange dauerte es noch, bis der Tag des endgültigen Abtransports da war und wir uns an
der Sammelstelle einfanden. Diese schicksalsträchtigen Sammelstellen, bisher Symbole für das Ende oder den Anfang von etwas, das immer nur leidvoll war. Menschenansammlungen zur parteigefälligen Indoktrination, von Judendeportationen nach Bombenangriffen, zur Flucht vor den Gefangenschaft, zum Zwangsarbeitereinsatz und nun zum Abtransport in die Freiheit. Diesmal konnte es unmöglich wieder der Anfang von etwas Schlimmem sein. Denn die Freiheit war das, was ich als das höchste Gut der Menschen betrachtete. Ein unbeschreibliches Glücksgefühl hat uns alle erfasst. Man musste Acht geben, dass es nicht zu viel wurde. Wir spaßten, lachten und erzählten uns, wie schön alles sein würde. Gedanken an den endgültigen Abschied vom jahrhundertealten Heimatboden mit den Gräbern unserer Vorfahren, ihren Wirkungsstätten, wurden verdrängt. So schnell wie möglich alles wie einen bösen Traum abschütteln. Nach Möglichkeit wieder vergessen. Das war unser aller Wunsch. Ohne Gefahren, in neuer Umgebung, mit völlig anderen Menschen, ein neues Leben beginnen. Meine Schwester wiedersehen, die nun schon 10 Jahre getrennt von all ihren Verwandten in Schottland lebte, studieren, sich immer satt essen können. Das spukte in meinem Kopf herum. Theater, Konzerte, Kino, Reisen, Freunde, Schokolade und Apfelsinen. Möglichst alles auf einmal. Teraz chciałabym oddać głos samemu autorowi, Michałowi Wikowi i zaprosić Państwa do wysłuchania jego przesłania do potomnych, do nas tutaj obecnych także. Będzie po niemiecku z podpisami po polsku. Yad Vashem hat mich gebeten, aufzuschreiben, was ich noch aus den letzten Tagen Königsbergs erzählen kann. Ja, und das war der Anfang. Dann wuchsen meine Kinder heran, wollten auch etwas wissen, aber es waren nicht so sehr die Kinder, als dass ich dachte, es wäre gut, wenn meine Kinder etwas erfahren von mir. Und so habe ich angefangen zu schreiben, denn ich war gar nicht so schriftkundig, weil ich ja mit der Schule, die Schule sehr früh verlassen musste. Damals gab es noch nicht so viele Überlebende. Da galt ich als einer der ganz wenigen, die das überlebt hatten. Und da fing es an, dass ich die Sachen anfing aufzuschreiben. Ja, und in den Ferien und auf Wanderungen habe ich mich versucht, an alles gut zu erinnern und habe das nach Yad Vashem geschickt. Aber ich war nicht zufrieden mit dem, was ich gemacht hatte. Und als ich etwas mehr Zeit hatte, habe ich mich hingesetzt und diese letzten Tage der jüdischen Gemeinde und der Juden der jüdischen Gemeinde besser zu schildern. Und dann ging es immer so peu à peu weiter. Ja, das ist aber das Wesentliche. Ich habe immer gedacht, Mensch, wenn ich wirklich der einzige Überlebende bin, dann muss ich besser berichten, als ich das bisher getan hatte. Das ist alles, ja. Wir waren ahnungslos und unwissend, infolgedessen auch zu gutgläubig und konnten uns nicht vorstellen, dass unsere Nachbarn und Mitmenschen sich so schnell verwandeln würden. Aber quasi über Nacht war man uns gegenüber gleichgültig geworden. Man schwieg und anstatt zu protestieren, wir aber waren plötzlich in Hitlers Diktatur feindseliger Willkür wehrlos ausgeliefert. Solches Ausmaß an Hass erstickte uns erst einmal seelisch,
bevor wir am Ende im Überlebenskampf um den letzten Sauerstoff auch körperlich qualvoll erstickten. Diese Verwandlung von Menschen, mit denen wir vorher gut auskamen, war für uns so bitter enttäuschend und unbegreiflich, dass wir in unseren Tod mitgenommen haben. Ihr aber, die in relativer Freiheit, Frieden, Wohlstand lebenden Bürger, werdet es sicher nicht wahrhaben wollen, dass sich anscheinend alle Menschen, jawohl auch ihr, verwandeln könnten, wie sich so viele der heutigen Groß- und Urgroßelterngeneration verwandelt hatten. Angst, Unmündigkeit, die Macht der Beeinflussung und das vorhandene Potenzial an Aggression in allen Menschen spielte dabei eine Rolle. Seid auf der Hut, wenn die Herrschenden mit hasserfüllten Argumenten und Versprechungen euch das aggressive Handeln als etwas Gutes darstellen. Wenn sie andere Menschengruppen verfluchen und sich dabei vielleicht wieder auf einen Herrgott in Anführungsstrichen berufen, Krieg als legitimes Rechtsmittel zu empfehlen, Krieg, der doch immer die vollkommene Unschuldig am meisten trifft, dann könnte es euch genauso ergehen, wie es euren Vorfahren ergangen ist oder eben uns, den von ihnen ermordet. Ihr meint nun, das kann euch nicht passieren, dann allerdings sind wir, die Opfer der Nazikultur, völlig umsonst gestorben und konnten nicht einmal zur Abschreckung dienen. Ihr aber werdet dann genauso ahnungslos gutgläubig, wie wir es damals waren, und hättet wieder einmal nichts aus der nun wirklich lange genug zurückzuverfolgenden Schreckensgeschichte der Menschen dazugelernt. So, glaube ich, könnte die Botschaft der Opfer gelautet haben. Historia reprezentowana tego wieczoru, osoby te reprezentują mniejsze lub większe grupy. Jakie są to grupy? Możemy teraz podjąć tę dyskusję. Co jest dla nich wspólne? Dlaczego akurat taki wybór, a nie inny? Jestem ciekawa Państwa wrażeń, Państwa opinii, Państwa refleksji nad tymi wspomnieniami.